Przechodzimy do punktu 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Proszę o zabranie głosu panią burmistrz Leontynę. Panie przewodniczący, szanowna, jeśli chodzi o zapytania i interpelacje pani radnej Zawiszewskiej. Zapytanie pierwsze w sprawie przystanku autobusowego w Żytomiu. Proszę o odpowiedź pana Grzegorza. Proszę panią wiceburmistrzu. Dziękuję bardzo, szanowni radni. Pani radna, jeżeli chodzi o przystanek do świecistych Żytowców, my tam byliśmy, rozważaliśmy możliwość wjazdu autobusu i zasadzania tam dzieci. Jednak wiązało się to z tym, że autobus musiałby cofać i to na raz powodu tego manewru nie mógłby wykonać. To stwarzałoby to konkretne zagrożenie dla dzieci, do dzieci, które by wysiadły z autobusu, mogłyby tam zostać zahaczone przez cofający pojazd. W związku z tym będziemy rozważali możliwość utwardzenia tego terenu tak, żeby utworzyć tam pętlę, żeby autobus nie musiał zawracać, tylko objedzie sobie. Nie wiem, czy dookoła budynku, czy może dookoła tego parkingu. Z tym, że nie obiecuję, że to będzie w tym roku, ponieważ to, jeżeli nakłady finansowe będą bardzo duże, bo utwardzenie tego terenu na to będzie kosztowało, ale w przyszłym roku rozważymy taką możliwość. Dziękuję. Proszę pani burmistrz. Jeśli chodzi o zatrudnienie stomatologa w Wydlu, to zanim oddam głos burmistrzowi Klausie, chcę powiedzieć, że dyrektor SPZOS, pan Wiesław Czechowski, podjął starania, żeby z załogi z pielęgniarek, które są zatrudnione w SPZOS-ie w Czersku, wyrekrutować do każdej szkoły z początkiem nowego roku szkolnego pielęgniarkę. Ja wiem, że to nie jest odpowiedź na to pytanie, ale tak, żeby radni wiedzieli, że takie starania już podejmiemy i w tym zakresie opieka pielęgniarska przynajmniej kilku dniowa w ciągu tygodnia była w każdej szkole zapewniona. Natomiast co do funkcjonowania stomatologa, proszę także o odpowiedź pana burmistrza Klausa. Dziękuję. Jeżeli chodzi o praktykę stomatologiczną, na moją wiedzę, to wygląda to w ten sposób, że dany stomatolog w ramach swojej praktyki prywatnej podpisuje umowę z NFZ-em i taką praktykę prowadzi. Z tego co wiem, w miejscowości Rytel chyba pani doktor Czaja przyjmuje i taką praktykę prowadzi. W ramach kontraktu z NFZ-em może zawrzeć przyjmowanie na przykład uczniów czy pacjentów z terenu Rytla i okolic. I te wizyty były wyrefundowane z NFZ-u. Także jedyna rzecz, jaką w tym momencie możemy zrobić, to próbować nakłonić któregoś z lekarzy stomatologów do odłożenia takiego wniosku z NFZ-u i stworzenia możliwości przyjmowania pacjentów. Nie wiem, czy jest dobry pomysł, że na terenie szkoły, bo pokonałem telefon do pani dyrektor, mówię, ale w tej chwili nie ma miejsca, żeby taki gabinet ulokować. Druga rzecz, no, pacjenci by zaburzali też pracę szkoły, poczekali by gdzieś tam w poczekalni. Także tutaj druga propozycja pani radnej, czyli lokalizacja ośrodku SPZOS, jest jak najbardziej do rozważenia. Dziękuję. Dziękuję. Proszę pani burmistrz. Jeśli chodzi o interpelację w sprawie ustawienia barierek, rozumiem pani radna, że chodzi to o okolice Balu Aga. Tak? Na pewno musimy to przekonsultować, kiedy znak stanu i kiedy i kto go zdemontował. Przede wszystkim też na pewno będziemy pytać o zdanie czy o opinię samej właścicielki Balu Aga. Rozumiem, że to jest akurat miejsce, gdzie zatrzymują się klienci tego wagi. Jest pani. Tak, bo tutaj naradzaliśmy się, czy to nie uderzy w dochody firmy i spadek podatków dochodowego. Po konsultacji i po wizji na miejscu proszę odpowiemy, jak ta sprawa wygląda. Jeśli chodzi o nasze zainteresowanie poczekalnią PKP w Rytlu, proszę o odpowiedź burmistrza Rzeckowskiego. Proszę panie burmistrzu. Panie przewodniczący, szanowna rado, jeżeli chodzi o budynek Rytel Wieś, to sprawdziłem możliwości zagotowania tego budynku.
rozmowy wstępne w sprawie przyjęcia tego prowadzimy z PKK, przy czym czy technicznie będzie to wykonane, aby był to przystanek bądź dworzec do problemu powiedzieć. Może przy okazji odpowiem na następne pytanie, mianowicie drogę, aby to zabudowało, którą będę pytała, to starostwo podejmuje wybór, co będzie wykonywane, no oczywiście dofinansujemy, tak jak było to w tym roku i w poprzednim roku. Dziękuję, pani burmistrz. To byłyby wszystkie interpelacje, zapytania pani radnej Zawiszewskiej. Aha, proszę jeszcze, panie burmistrzu. Będzie to robota w prawie. Dziękuję serdecznie. Jeśli chodzi o interpelację pani radnej Lukińskiej w sprawie ulicy Szkolnej, proszę o odpowiedź pana burmistrza Ryckowskiego. W najbliższym czasie sam się wybiorę do Rytla, żeby spojrzeć. No tutaj to są tysi z moim pomagać nadzorować pewne przebudowy czy wyrównania. Podczas mojej ostatniej wizyty bodajże chyba miesiąc, może troszeczkę dłużej, nie było tam większego problemu z tą drogą. W przyszłym tygodniu obiecuję, że sam podjadę zobaczę z mamy. A tu może drogę. Tutaj mam, no, jeżeli chodzi o rozmowę z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych Autostrad, osobiście niestety do tej pory telefonicznie, to znaczy w ostatnim czasie telefonicznie z panem marszałkiem rozmawiałem, z tego powodu, że ze względów, no, nie wiem, osobistych, prosił o przełożenie rozmowy, przełożenie wizyty, przepraszam. Chcę jeszcze dodać, że pan marszałek będzie gościem w naszym urzędzie. Dobrze. Jeśli chodzi o zapytanie w sprawie działań zmierzających do podniesienia poziomu bezpieczeństwa w Litwie i czy wybór pana dyrektora SPZ-u odbył się zgodnie z prawem, odpowiem pani radnej na piśmie. Interpelacje i zapytania pana radnego Deli. Poproszę pana burmistrza Klauzę o odpowiedź, jak przemodelujemy, czy przemodelujemy kryteria, jak podziały środków między organizacje, które chcą organizować wypoczynek letni dla dzieci z tak zwanego kapsłowego. Proszę, panie burmistrzu. Dziękuję. Szanowna Rado. Odpowiadając panu radnemu na pytanie, myśmy się rozmawiali jeszcze telefonicznie na ten temat i postaramy się to zrobić w ten sposób, że każde stowarzyszenie będzie mogło uczestniczyć w tego rodzaju przedsięwzięciu. To rozwiązanie, które w tej chwili mamy, ono nie eliminuje tych małych stowarzyszeń. Ono tylko po prostu zmusza ich do prowadzenia pewnej księgowości, to jest pewnym kłopotem dla małych stowarzyszeń. I generuje też dodatkowe koszty. Ja już proponowałem panu Dei takie rozwiązanie, że w przyszłym roku część środków będzie przekazywana na zasadzie regrantingu. To znaczy, że jedno większe stowarzyszenie działające na naszym terenie przejmie środki, część środków z kapsułowego na organizację wypoczynku i w ramach konkursu ogłaszanego przez siebie na zasadzie przyznawania grantów będzie mogło takie środki przekazywać. Również też rozważamy taką możliwość drugą, że my jako urząd też będziemy to prowadzili na zasadzie grantowej. Dziękuję. Pani burmistrz, proszę. Jeśli chodzi o zapytania pana radnego Kosubuckiego, dlaczego zawiozłam prośbę do pana marszałka Struka? Rozumiem, że był mu obowiązek. Ja nie jestem przeciwko remontowi, modernizacji tej drogi. Jeśli chodzi o dyżury, czy o osobę doradcy burmistrza. Przykro mi, nie będzie pan, nie ma takich
w zakresie czynności kompetencji, żeby rozmawiać, czy przyjmować mieszkańców Czerska, czy radnych. To jest mój doradca. W jakiej roli występuje, Państwo doskonale wiedzą, mówiłem o tym podczas ostatniej sesji. Zapytanie trzecie, dlaczego została zwolniona Pani Jankowska? Ja tutaj apeluję o precyzyjne wypowiadanie się do mediów, w mediach czy w towarzystwach. To nie jest zwolnienie na gruncie prawa pracy. Panią Jankowską wiązał z SPZ-em kontrakt. Niewątpliwie nie ukrywam, że jest to związane z prowadzoną przeze mnie kontrolą. Prowadzoną w poradni leczenia uzależnień, a dotyczącą terapii pogłębionej. Prowadzoną, ponieważ kontrolę tę rozszerzyłam aż do roku 2004. Jeśli chodzi o interpretację pana radnego Reszki, na dzisiaj stanowisko sekretarza jest stanowiskiem wakującym. Jaką mam koncepcję co do podziału czy powierzenia obowiązków sekretarza, opowiem panu radnemu na piśmie. Kolejne zapytanie pana radnego Reszki. Naniesienie tłucznia, tak, na drobę łąkę zawada. Odstrzały populacji dzików i aha, i suszę, poproszę o odpowiedź pana burmistrza Rydzowskiego. Proszę, panie burmistrzu. Panie przewodniczący, szanowna rado, jeżeli chodzi o pismo do zarządu powiatowego, to takie zostanie skierowane. O zwiększeniu odstrzału dzików także. Jeżeli chodzi o pismo do wojewody, to już zostało skierowane. Dziękuję bardzo. Interpretacja pana radnego Niesiołowskiego. Świerki na ulicy Świerkowej zostaną do końca czerwca przycięte. Zapytanie pani radnej Fierek, czy istnieje obowiązek oświadczania o posiadaniu tak zwanego szamba. Tak, proszę państwa, jest taki obowiązek, a gmina ma obowiązek posiadania ewidencji tego typu budowli, więc proszę członków swojego sołectwa namawiać do tego, żeby wypełnić te oświadczenia. Nam to bardzo ułatwi sporządzenie takiego rejestru. Mimo wszystko jednak gmina jest zobowiązana do przeprowadzania wyjątkowych kontroli. Panie burmistrzu, jeszcze jedno pytanie. Czy sołtys, teraz jest taka właśnie tutaj sprawa, czy on, znaczy sołtys każdy może przyjmować te wnioski, jeżeli tam są tak zwane dane wrażliwe? Czy lepiej, żeby były po prostu bezpośrednio do urzędu te deklaracje składane, czy te oświadczenia? Bo tam są numery działek. To nie jest, to nie są dane wrażliwe, zresztą jest to... Tam jest numer działki, jest informacja miasta. Jakby dobrze, to nie wszystkie związane z budową. To nie są? Prosimy o odpowiedź panią mecenas. Na pewno nie mamy do czynienia z danymi wrażliwymi. To jest pierwsza kwestia. Mam wątpliwość dużą, a w ogóle nie, uważam, że nie. Numer działki to też nie jest informacja, która mieści się w ochronie danych. To jest tak, informacja jawna, tak jak jawna jest treść ksiąg wieczystych. Księgi wieczyste są jawne i dostęp do nich ma każdy. I wreszcie kwestia, można się zastanawiać, bo tam jest, są dane osobowe wszędzie. Jest moje imię, moje nazwisko i mój adres. Jeżeli wuj, sołtys do mnie dociera do domu. Czy nie ma być doniesione do sołtysu?
No albo doniesione do sołtysa. No ale to zwykle, proszę Państwa, proszę mi powiedzieć, na terenie Sołecka, czy na terenie danej wsi, który sołtys nie jest zorientowany z imienia i nazwiska, gdzie też mieszka. Dobrze, dziękuję za odpowiedź. Proszę Pani Burmistrz. Interpelację Pana Radnego Bielińskiego sprawdzimy i czy zabawki umieszczone na placu zabaw przy ulicy Przydrowej mają atesty i jeśli są tam urządzenia nie nadające się do zabaw dla dzieci, to po prostu zrobimy z tym porządek. Na pytanie, na interpelację w sprawie budowy OSP Krzyżu proszę, żeby odpowiedział Pan Burmistrz Rydzkowski. Proszę Panie Burmistrzu. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, Panie Radny, jeżeli chodzi o OSP Krzyżu, to po wizji lokalnej stwierdziliśmy, że ten budynek nie nadaje się nawet do przebudowy. Na początku przyszłego roku planujemy wykupić działkę pod nową lokalizację. Dziękuję. Pani Burmistrz. Zapytanie Pana Radnego Macieja Bruskiego. Tak. Będziemy malować oznakowania poziome. Dwa. Zapytanie Pana Piotra Klitera w sprawie monitoringu. To poproszę o odpowiedź Pana Burmistrza Rydzkowskiego. Proszę Panie Burmistrzu. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado. Pan Radny mówił o placu Ostrowskiego, ale to rozumiem, że chodzi o plac Kalinowski z drugiej strony między hotelem a Ostrowozem. Jest tam kamera, niestety ona rzadko kiedy działa, staramy się, jak możemy. Zwróćmy uwagę policji, żeby tam wieczorami przejeżdżali częściej. Chcemy też zmienić tam organizację ruchu na wniosek mieszkańców. Dobrze, dziękuję. Pani Burmistrz, proszę. Jeśli chodzi o zapytanie, czy domy letniskowe, wszystkie domy mają zawartą umowę z ZUK-iem, będziemy przeprowadzać wyrywkową kontrolę. I zapytania Pana Radnego Przytarskiego. Może te najpierw, które dotyczą, na które ja chcę odpowiedzieć, a mianowicie, czy dlaczego wybrałam, zatrudniłam Pana Krzysztofa Lisa zamiast skorzystać z wyspecjalizowanych służb kontroli. Powtarzam, Pan Krzysztof Lis nie przeprowadza kontroli. Doradza specjalista, który przez wiele lat kontrolował jednostki budżetowe, tego typu jak MOPS czy SPZOS. Natomiast kontrolę przeprowadzenia. Jeśli chodzi o pytanie dotyczące ulicy Koziołkowej i wyposażenia w pojemniki do segregowania śmieci, proszę o odpowiedź na pierwsze pytanie Pana Burmistrza Rydzkowskiego. A na drugie opowie nam Pani, czy też Pani Burmistrz opowie Pan na temat pojemników. Tak. Proszę. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, jeżeli chodzi o ulicę Poziomkową, to ten tłuczek zostanie nabliżony w najbliższym czasie, a jeżeli chodzi o pojemniki, które ZUK miał rozdystrybuować, to chciałbym poprosić o odpowiedź Pana zastępcę dyrektora ZUK-u. Bardzo proszę. Witam. Chciałam powiedzieć, że troszeczkę wiem, że była deklaracja na ostatniej sesji, że na przełomie czerwca, maja i czerwca prowadziliśmy jeszcze tak jakby wywiad z mieszkańcami, bo w sumie informacje na temat kto chce, a kto nie chce spływają no, też z jakimś tam opóźnieniem. Pracownicy jeszcze dodatkowo, tak jakby specjalnie się prowadzili, pytali się mieszkańców i gospodarstwa, które chcą. Zamieszanie trochę powstało, bo okazuje się, że najpierw zgłaszał ktoś, że chce pojemniki, później w
przemyślał, że jednak to za dużo miejsca zajmuje. No suma summarum, tak, że mogę podsumować, że rozpoczęliśmy rozstawianie tych pojemników od ulic, które znajdują się tak jakby najbardziej przylegle, najbliżej siedziby zakładów służb komunalnych. Mogę wymienić to. To jest ulica Przemysława, Wyzwolenia, Piaskowa, Kilińskiego, Lipowa i Ogrodowa. Od tych ulic rozpoczęliśmy. Nie chcieliśmy w ten sposób, że na przykład rozpoczynać od ulicy, gdzie znajduje się pan radny, żeby nie było potem, że no tak, na tej ulicy rozpoczynamy rozstawianie pojemników, ponieważ mieszka radny. Mieszkańcy tak naprawdę pracowali. Posuwamy się, tak jak już wspomniałam, od strony siedziby firmy ulicami, dziękujemy za odpowiedź. Proszę pani burmistrz. To są zapytania i interpelacje, które ja zdążyłam zanotować i myślę, że wszystkie, czy któregoś z Państwa wypominałam. Dobrze, proszę. Pani Radna Zawiszewska, proszę. Pytałabym również o to, czy jest szansa, że przystąpić do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku w sprawie drugiego przejścia na pieszych w miejscowości Utajów. Proszę, pan burmistrz Ryckowski. Bardzo przepraszam, że tak odpowiedzieć, ale wystąpimy. Dziękuję. Pani Radna Ropińska. Ja pytałam, jeżeli chodzi o ulicę Szkolną, o dwie sprawy, o to bieżące utrzymanie, ale też o zmianę organizacji ruchu, która była w poprzedniej interpelacji zawarta kilka sesji wcześniej. Dobrze, dziękuję, że pan burmistrz odpowie na to. Podczas mojej wizyty w przyszłym tygodniu zobaczę, jak wygląda na ten temat. Dobrze, dziękuję. Pan radny Kozłowski, proszę. Moje pytanie, jedno z istotniejszych, było ile osób za czasów obecnej kadencji udało się pani zwolnić, jakby zatrudnić, jaki jest bilans i czy osób zwolnień z pracy zamierza pani budować pozytywną atmosferę własnego urzędu? To było dosyć istotne pytanie i może najpierw pani spróbuje mi na to odpowiedzieć, a ja wrócę jeszcze do pana ministra. Dziękuję. Dziękuję. Pani burmistrz. Szanowna Rado, Szanowny Panie Radny, jest tak, że czasami, żeby budować coś nowego, trzeba zburzyć stare. W kompetencjach burmistrza leży tworzenie kadry w urzędzie, ale także możliwość wpływania na to, kto pracuje, czy kto kieruje jednostkami budżetowymi. I tutaj nie rozumiem się absolutnie z tym, o czym mówiłam w kampanii wyborczej. Jeśli chodzi o zwolnienia, siłą rzeczy z momentem likwidacji Straży Miejskiej zostali zwolnieni pracownicy tej straży. Ponieważ nie udało mi się na skutek, ciężko mi powiedzieć, złej woli czy niemożności na razie porozumienia się ze starostwem powiatowym, nie udało się uruchomić firm Wydziału Komunikacji, ale nie wątpię, że to się uda. Nie spocznę, żeby ten postulat zrealizować, ponieważ i rachunek ekonomiczny po naszej stronie i po stronie starostwa mówi zupełnie co innego, aniżeli opór, jaki stanie tutaj ze swojej strony starostwo. Jeśli 25% osób rejestrujących pojazdy w Chojnicach to są mieszkańcy gminy, to pan starosta, który dzisiaj cierpi na brak miejsc parkingowych pod starostwem, zyskałby na wolnych miejscach parkingowych,
nasi mieszkańcy zyskaliby na przejazdach kilkukrotnych do Chojnic, w ten i z powrotem. Do tego chcieliśmy dofinansowywać stanowisko jedno czy dwa w kwocie nie wyższe niż 50 tysięcy złotych stanowiska pracy w chwili Wydziału Komunikacji. Jak mówię, niespoczne, bo to się ten opór, czy nie może się utworzenia, mija się w ogóle, proszę Państwa, z taką zasadą, że samorządy bez względu na to, jaki jest ich szczebel, muszą być bliżej mieszkańca. To było zwolnienie grupowe w wyniku zrealizowania postulatu likwidacji straży, nie mojej, ale to były też oczekiwania mieszkańców. Takie głosy o likwidacji straży pojawiają się w Chojnicach. Poczekajmy, zobaczymy, czy krok mojego komitetu wyborczego był słuszny, czy nie. Ja myślę, że bardziej dręczy pana radnego Kosowskiego tutaj zwolnienie, może pana sekretarza, albo panią doktor Jankowską. Ja nie zwalniam pani doktor Jankowskiej. Po raz kolejny mówię, że na pewno rozwiązanie kontraktu zgodnie z warunkami zapisanymi w tym kontrakcie odbyło się z zachowaniem warunków tej umowy. Nikomu krzywda się nie dzieje. Pacjenci poradni leczenia uzależnień nie będą pozostawieni samym sobie, ponieważ jest konstruowany nowy zespół terapeutów, nowy, pod nowym kierownictwem, a decyzje pana dyrektora SPZOS-u są niezależne. Nie ukrywam, że konsultowałem wyniki i spostrzeżenia, jakie nasunęły mi się po częściowo przeprowadzonej kontroli w poradni leczenia uzależnień. Jeśli chodzi o zwolnienie pani Jolanty Lipskiej, to też już wypowiadałam się na łamach prasy. Nie mam żadnych wątpliwości, że postąpiłam słusznie, ponieważ pani dyrektor nie sprawowała żadnego nadzoru, jeśli chodzi o wydatkowanie swojego budżetu, jakim zarządzała, bo to były kwoty kilkunastu milionów złotych. Nie mam żadnych wątpliwości, proszę Państwa, że to była słuszna decyzja. Jeśli chodzi o MOPS, to na stronie bytu proszę spojrzeć, ile przeprowadzono w tej jednostce budżetowej kontroli z ramienia burmistrza. Ostatnie kontrole, proszę Państwa, miały miejsce w 2004 roku. Po tym okresie burmistrz zrezygnował ze swojego obowiązku kontrolowania tej jednostki budżetowej. Bardzo bym chciał, żebyście Państwo, ja próbuję w spotkaniach z mieszkańcami przekonywać mieszkańców, ale myślę, że nie muszę przekonywać radnych, że przeprowadzanie kontroli to nie jest widzimisię burmistrza, a jest to jego obowiązek. I nie będzie, proszę Państwa, tak, że w naszej gminie przeprowadzanie kontroli będzie wywoływało szok i plotki. To ma się wpisać w standardy. Myślę, że także pod tym względem samorząd czerski będzie wyróżniał się na tle innych samorządów. Chcę radną uprzedzić, że mam koncepcję utworzenia w urzędzie komórki kontroli wewnętrznej,
żeby nie było tak, jak dzisiaj to się dzieje, że siedzę sama na śledczy wieczorami nad dokumentami i analizuję. Rozumiem, że radni opozycyjni będą mnie atakować, że to są dodatkowe koszty. Proszę Państwa, to nie są tworzenie takiej komórki kontroli wewnętrznej, doraźnej, problemowej. To mają być standardy. I takie mam ambicje, proszę Państwa, żebyśmy to my, CSK, stał się wzorowym samorządem, jeśli chodzi o kontrolę i nadzorowanie publicznych pieniędzy. Jeśli chodzi o przyjmowanie nowych pracowników, to oprócz powołanego pana dyrektora SPZOZ-u, jutro spotykam się z panią, którą rekomendowała mi komisja w konkursie na dyrektora MOPS-u, czyli to będzie druga osoba nowo zatrudniona, trzecią osobą, która została zatrudniona w urzędzie. Tak, jest doradca pan Krzysztof Lis. Z całą odpowiedzialnością i rozwagą podjęłam taką decyzję, proszę Państwa. Żałuję, że nie zrobiłam tego w grudniu albo w styczniu. Nie musiałabym działać po omacku, co trzeba wziąć do ręki, o jaki dokument poprosić, tak, jakie fakty powiązać. Zrobiłam to po prostu za późno. Zrobiłam to późno, ale nie za późno. Czy to ta odpowiedź pana radnego satysfakcjonuje? Proszę pana radnego Sobocki. No nie do końca. Pani burmistrz, cieszę się, że chce pani kontrolować. Ja nie jestem przeciwny. Proszę nie zrozumieć nas źle. Porządek musi być. To absolutnie nie ma żadnej dyskusji. Jeżeli pani uważa, że rzeczywiście prawo zostało naruszone, ktoś defrauduje czyjeś pieniądze, musi to być kontrolowane, ale są również narzędzia. Sądzę, że są odpowiednie komórki. Dlaczego nie pomyślała pani na przykład o Najwyższej Izbie Kontroli? Albo przeznaczony do, no niekoniecznie CBA, ale przeznaczone do kontroli są różnego rodzaju organy, gdzie nie musi pani wchodzić, nie wiem, ze ślusarzem rozwiertać zamków i w jakiś sposób przestępczy dobierać się do dokumentów, które rzeczywiście mogą być wrażliwe. No nie wiem, gdybym ja był alkoholikiem i chciałbym w tajemnicy utrzymać fakt, żeby tylko nikt nie wiedział, że jestem alkoholikiem, a pani dobiera się do moich dokumentów i wie pani, że ja byłem kiedyś alkoholikiem. Takie dane nie ma prawa nikt widzieć, ani tego oglądać. Tu naruszyła pani według mnie, no nie wiem, nie chcę pani w żaden sposób oceniać, ale no chociażby, no nie wiem, no nie było to właściwe. Według mnie było to daleko niewłaściwe. Jeśli chodzi o pana Lisa, dobrze, jeżeli doradca jest potrzebny, okej. Okay. Jeżeli ma być opłacany z publicznych pieniędzy, naszych podatków, ma być opłacany pani doradca, to dlaczego mieszkańcy nie mają prawa dostępu do niego? Dlaczego doradca nie jest w stanie przyjąć albo dowiedzieć się od kogokolwiek z zewnątrz, że ktoś popełnia jakieś wykroczenie czy jakieś nadużycia? Sądzę, że jeżeli to jest osoba publiczna, a pan doradca jest osobą publiczną, skoro jest zatrudniony na pieniądze publiczne, mieszkańcy powinni mieć do niego dostęp. Kolejna sprawa wywołana, jeśli chodzi o tego nieszczęsnego sekretarza. Tak, i pani doktor, i pan sekretarz, wszyscy leżą mi na sercu. To są też mieszkańcy, tak jak tutaj pani troszeczkę, no nie chcę powiedzieć drwiąco, powiedziała, że pan radny Przytarski jest no radnym. Jest również mieszkańcem ulicy Duchowskiej. Ma prawo domagać się również jako mieszkaniec swoich praw. I bycie radnym nie odbiera nam praw naszych jako mieszkańców. Ciekawy jestem, na jakiej podstawie prawnej funkcjonuje obecny sekretarz, pełniący obowiązki sekretarza. Wiem, że pan sekretarz jest na w okresie wypowiedzenia, otrzymuje swoją garzę, nie pełni obowiązków, ale ktoś te obowiązki pełnić musi. No i pan wiceburmistrz Klauza teraz mi powie, że jestem sfrustrowany. Niekoniecznie. Pełni te obowiązki. Jaka podstawa prawna tego jest? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani burmistrz. Panie radny, jeszcze raz powtarzam. Pan Lis jest doradcą burmistrza.
Bardzo proszę, żeby, bo nie mamy teraz czasu na wykład, jakie są zadania doradcy burmistrza. Na pewno nie jest to stanowisko publiczne do kontaktu z mieszkańcami. Przepraszam bardzo. Panie radny Kosopulski, nie udzieliłem panu głosu. Drugie. Szkoda, że fatygował się pan nie przyszedł do mnie, żeby zapytać, jak przebiegał proces zabezpieczenia dokumentów. Czy to może pan nie tę prasę, którą trzeba czytać? Co to oznacza? Zawołałem ślusarza. Proszę pana, jako organ z pełnymi uprawnieniami, tutaj proszę sięgnąć do wielu przepisów. Już nie mam zamiaru tutaj robić panu wykładu wielu przepisów i wskazać mi, na podstawie czego nie miałam prawa do przeprowadzenia kontroli i do zażądania przekazania dokumentów prawniczego uzależnienia. Obraził mnie pan i pomówił w tej chwili, mówiąc, że naruszył przepisy, naruszył dane osobowe, nie wiedząc tak naprawdę, co ja kontrolowałem. Pleaduję panu. Nie będę czekał procesu. Najpierw proszę wyposażyć się w wiedzę, co to są dane medyczne, odróżnić je od danych osobowych, przeczytać ustawę o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta i dopiero zarzucić organowi, jakim jestem, publicznie wobec mediów, fakt naruszenia prawa. Nie jest pan do tego absolutnie uprawniony. O rozwiercaniu zamków nie ma mowy, proszę państwa, bo szafy w poradnie leczenia uzależnień były tak niedoskonałe, że wystarczyło pilnik do paznokci, żeby je otworzyć. I tutaj mam wątpliwości. Czy dane... Bardzo proszę, czy dane w tej poradni były przez panią kierownik właściwie zabezpieczone? Ale to też jest przedmiotem mojej kontroli. Dziękuję. Czy są jeszcze inne uwagi do interpelacji, zapytania panu radny Deja? Proszę bardzo. Przepraszam bardzo. Proszę bardzo, udzieliłem głosu panu radnemu Dei. Proszę. Tak, czy możliwość rozbudowy sieci wodociągowej? Tam było na oflocie, drugie pismo. I nasunęła mi się taka myśl tutaj po zapytaniu koleżanki. Czy można by przeprowadzić jakąś kampanię informacyjną przez gminę? Bo obowiązek odbierania nieczystości to jest jedno i rachunek za to. A podpisanie umowy z odbiorcą to jest drugie. I ludzie o tym nie wiedzą, że muszą podpisać umowę z odbiorcą tych nieczystości. Bo my jakby, no ja ale tutaj napisane, że ma być odbiorca, z którym została podpisana umowa. Bo sam osobiście jakby mam, ale datę umowy i umowę, czyli ja muszę zawrzeć z kimś umowę, bo ja mam pana, który na telefon do mnie przyjeżdża i wystawia mi fakturę, ale nie mam z nim zawarte umowy, czyli prawdopodobnie wypełniam wykroczenie. Dobrze, dziękuję bardzo. Proszę pana radny Niesiołowski. Ja chcę powiedzieć tylko, że moja interpelacja była prosta, odpowiedź pozytywna, w związku z czym nie trzeba odpowiadać mi na piśmie. Dziękuję. Dziękuję. Pana radny Kosobucki, bardzo proszę. Ja zastrzegam sobie, że pani w jakiś sposób tutaj, no nie chciałem pani urazić, absolutnie, sprawę rozstrzygnie prokurator. Także to było też forma zapytania. No i wskazania, że są do tego instytucje upoważnione, byle może w jakiś sposób się mogła pani mnie zabezpieczyć. Dziękuję, że pani mnie do sądu nie pozwie. Cieszę się również, że wskaże mi pani prasę, jaką powinienem czytać, ale dla mnie jest to istotne również, żeby, bo jeszcze nie odpowiedziałem pani na pytanie dotyczące sekretarza. Czy rzeczywiście, nie wiem, czy może pani radca prawna odpowie, że pani, czy pani burmistrz ma prawo zatrudniać człowieka za publiczne pieniądze, do którego dostępu nie mają mieszkańcy? To jest pytanie i to pytanie dotyczące sekretarza. Proszę uprzejmie. Dziękuję. Kto na to pytanie odpowie? Pani burmistrz czy pani mecenas? Pani burmistrz, proszę. Proszę odpowiedź na nią mecenas. Pani mecenas, proszę o odpowiedź.
Powiem, że proszę Państwa, każdy z urzędników, który jest zatrudniony w tym urzędzie, ma obowiązek przyjęcia każdego interesanta, który zapuka do jego drzwi. Chyba, że akurat w tym momencie jest zajęty, no to interesant musi chwilę poczekać. Taka jest reguła i zasady funkcjonowania nie tylko tego, ale każdego urzędu, zarówno państwowego, jak i samorządowego. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, jeśli chodzi o stanowisko sekretarza, ustawa o pracownikach samorządowych, jako jedyne wszystkich stanowisk funkcjonujących w jednostkach samorządu terytorialnego wymienia jako stanowisko, które musi, podkreślam jeszcze raz naciskiem na słowo, musi zostać utworzone w takim urzędzie, to jest stanowisko sekretarza. A więc włodarz, czyli kierownik urzędu, czyli burmistrz, czy wójt ma obowiązek utworzyć takie stanowisko i no i obsadzić, czyli zatrudnić w takim stanowisku określoną osobę, która przystąpi do konkursu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny Kosłupski, proszę. Pani mecenas odpowiedziała mi na moje pytanie. Tak, pan doradca burmistrza ma obowiązek przyjmować mieszkańców. Także nie jest to tylko prywatny doradca pani burmistrz. Czy ja dobrze panią mecenas zrozumiałam? Tak, oczywiście. Dziękuję za tą odpowiedź. Skoro pan doradca ma obowiązek przyjmować mieszkańców, chciałbym wiedzieć, w jakie dni i w jakich godzinach urzędowania będzie mógł to czynić. No i cały czas pozostaje to pytanie, czy pan wiceburmistrz Klauza ma prawo pełnić obowiązki sekretarza. Prosiłbym o wyraźne wyartykułowanie tej kwestii. Dziękuję pani burmistrz. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, pani radny Kosłupski, odpowiem na te trzy ostatnie pytania na piśmie. Dziękuję. Czy są inne pytania, uwagi do interpelacji? Czy to ma związek z interpelacją zawartą? To jeszcze proszę bardzo krótko, tak? W czasie zgłaszania interpelacji poprosił Pan nas o krótkie artykułowanie pytań i obiecał Pan, że Pani Burmistrz krótko na te pytania odpowie. Ja nic nie odpowiadam, nie obiecywałem Panu radnemu. Znaczy, no, możemy odsłuchać. Po jeszcze jedna kwestia. Spotkania Rady, Pan Przewodniczący został wybrany spośród nas i my jesteśmy gospodarzami. Pani mecenas, Pan Wiceburmistrz, Pani Burmistrz, wszystkie osoby pozostałe są naszymi gośćmi. Jeżeli Pani Burmistrz mówi, że nie mamy czasu, tak mamy czas, nawet gdybyśmy mieli siedzieć tutaj do wieczora. To są dla mnie te konsultacje, to my tu powinniśmy o wielu rzeczach decydować. Być może z moim zdaniem można się nie zgodzić. Prosiłbym o krótkie odpowiedzenie na moje pytanie. Dziękuję bardzo. Czy inne uwagi, zapytania do interpelacji jeszcze są? Czy ktoś chciałby zająć głos jeszcze w tej kwestii? Dlaczego mam to? Pani burmistrz odpowiedziała, że napisze na piśmie. Tak? Otrzymuję odpowiedź, odpowiem panu radnemu na piśmie. Dziękuję bardzo. Uważam ten punkt za wyczerpany.